Ogromna antena, którą można skierować w dowolny punkt na niebie. Radioteleskop w niemieckim Effelsbergu to wyjątkowe narzędzie do badań kosmosu. Mierząca 100 metrów średnicy antena przez dziesięciolecia pozostawała największym ruchomym radioteleskopem na świecie. W tym programie pokażemy, jakie są jego możliwości i jakie tajemnice kosmosu pozwolił nam zgłębić. Zapraszamy na Astronarium. Co sprawia, że 100-metrowy radioteleskop w Effelsbergu jest tak wyjątkowym przyrządem? Choć 100 metrów średnicy brzmi imponująco, nie jest to wcale żaden rekord. Największy radioteleskop świata znajduje się w Chinach. FAST, bo taką nosi nazwę, mierzy aż 500 metrów. Urządzenie to jest wzorowane na legendarnym teleskopie Arecibo, ponad 300-metrowej czaszy, która została uwieczniona m.in. w takich filmach jak Kontakt czy GoldenEye. Obie te gigantyczne anteny łączy jednak pewna wada. Zostały one zbudowane po prostu w wielkich nieckach w Ziemi. Już z założenia miały być zatem kompletnie nieruchome, śledząc jedynie to, co przechodzi akurat nad nimi po niebie. Radioteleskop w Effelsbergu jest realizacją odmiennej koncepcji. Chodziło o zbudowanie jak największej anteny do obserwacji astronomicznych, która nadal zachowa możliwość poruszania się. Tak powstała 100-metrowa czasza, którą wciąż można skierować w niemal dowolny punkt na niebie. Budowa tak wielkiego radioteleskopu nie była zadaniem prostym. W efekcie otrzymaliśmy jednak unikatowy instrument, który okazał się prekursorem w wielu dziedzinach. Przekonajmy się, na czym dokładnie polegają jego możliwości. Niewielka dolina na południowy zachód od Bonn. To właśnie w tym miejscu ukryty jest jeden z najbardziej imponujących przyrządów do badań astronomicznych na świecie. Mierzący 100 metrów średnicy radioteleskop w Effelsbergu to prawdziwa legenda. Uruchomiony w roku 1971, przez niemal 30 lat pozostawał największym na świecie radioteleskopem o ruchomej czaszy. Co ciekawe, do powstania tego niezwykłego instrumentu walnie przyczynił się naukowiec polskiego pochodzenia. Profesor Richard Wielebiński urodził się w wielkopolskim Pleszewie. Po II wojnie światowej jego rodzina wyemigrowała do Australii. To tam zajął się astrofizyką i radioastronomią. W roku 1969 objął funkcję dyrektora Instytutu Radioastronomii Maxa Plancka w Bonn. Jego przybycie do Niemiec było związane właśnie z projektem nowego, wielkiego radioteleskopu. Ja byłem w Australii i pracowałem w teleskopie w Parkes. Ja właściwie byłem inżynierem i ja budowałem kiedyś stacje telewizyjne na górach w Australii, w Tasmanii. Mnie zawsze interesowały problemy anten. To była moja specjalność, powiedzmy, nie naukowa, ale specjalność inżynierska. I mnie to bardzo interesowało, jakie są możliwości dostać optymalne budowanie teleskopów. I to jest dlatego, jak w Effelsbergu był teleskop badowany, to mnie przyciągli tutaj, żeby, jak się mówi, konsultacje robić, tak? I myśmy ten teleskop w końcu został zbudowany na podstawie konsultacji, które ja zacząłem robić w Australii. Konstruktorzy 100-metrowego radioteleskopu musieli się zmierzyć z poważnym problemem. Było jasne, że tak wielka antena będzie się odkształcać podczas zmian położenia. Tymczasem, aby skupiać fale radiowe z kosmosu, czasza musiała przez cały czas zachować dokładny kształt paraboliczny. W Effelsbergu opracowano innowacyjne rozwiązanie. Wykorzystano tak zwaną teorię homologii.
Komputerowe symulacje pozwoliły na opracowanie konstrukcji, która odkształca się w taki sposób, że zawsze przyjmuje kształt paraboliczny. Jedynym elementem, który trzeba dostosować, jest położenie odbiorników. Radioteleskop w Effelsbergu został skonstruowany w pomysłowy sposób, zgodnie z tak zwaną zasadą homologii. Przypominająca parasolkę struktura widoczna z tyłu podtrzymuje czaszę w taki sposób, że deformuje się ona zawsze do kształtu parabolicznego. W efekcie przesuwa się jedynie nieco ognisko teleskopu, ale nad tym mamy kontrolę. W ostatnich latach zainstalowaliśmy jeszcze dodatkowe zwierciadło wtórne z elementami aktywnymi. Mamy tam 96 paneli wyposażonych w siłowniki. Mogą się one poruszać, aby dodatkowo zrekompensować część deformacji, która nie jest dla nas optymalna. Normalnie przy takich teleskopach budowało się teleskopy bardzo twardo, czyli że były bardzo grube części, ale nowe w ten czas komputery dały możliwość dokładnie policzyć, jak się ten zmienia, jak się ten teleskop jedzie do góry i do na dół. I można było też budować taką podstawę, żeby ten teleskop się zmieniał w czasie, ta czasa się zmieniała, ale w końcu był parabola. I to jest właśnie najważniejsze, bo w tym punkcie paraboli, ognisku, tak, tam jest odbiornik i tam są odbiorniki. Teoria homologii mówiła nam, że można metalowa podstawa zbudować, żeby ona w czasie zmiany w elewacji, mimo tego zostaje ciągle ma ten powierzchnię paraboliczną, tak? Trzeba w ognisku tylko te odbiorniki trochę też poruszać, ale przez to ma się możliwość obserwować, jak przed tym nie było możliwość. Ten teleskop był wielką nowością właśnie w budowie teleskopów. Ten teleskop jest bardzo dobrze udany. Ten czas na początku to były wielkie, wielkie też dyskusje, czy to w ogóle będzie pracować. To był też taka niepewność pewna, ale w końcu okazało się, że ta cała teoria homologii funkcjonuje i że przy pomocy tej homologii można robić duże teleskopy z dokładną powierzchnią i no relatywnie tanio. Zmiany kształtu to nie jedyny czynnik, który trzeba było wziąć pod uwagę przy budowie radioteleskopu w Effelsbergu. Istotna była także ochrona potężnego instrumentu przed zakłóceniami. Walka z niechcianymi sygnałami generowanymi przez człowieka jest kluczowa dla pracy niezwykle czułej aparatury radioteleskopu. Radioteleskop w Effelsbergu został wybudowany w dolinie, otwierającej się nieco mocniej na południe, tak aby możliwe były obserwacje Drogi Mlecznej. Dlatego w tamtym kierunku jest niewielkie zagłębienie. Miejsce zostało starannie wybrane, tak aby osłonić teleskop od sygnałów docierających z okolicy. Mówimy tu o wszelkich emisjach radiowych pochodzących ze sztucznego źródła, będących dziełem człowieka. Lista zaczyna się od rzeczy tak prostych, jak elektryczne ogrodzenia stosowane przez rolników na pastwiskach. Następnie mamy oczywiście wieże przekaźnikowe. Całkiem niedawno mieliśmy przypadek, kiedy przekaźniki pokryły znaczny zakres częstotliwości, na których pracujemy. W efekcie nasz podstawowy cel stał się niemożliwy do obserwacji. Na szczęście udało się dojść do porozumienia i rozwiązać problem. Oprócz tego mamy telefony komórkowe, drony, cokolwiek co emituje fale radiowe jest dla nas niebezpieczne. Nawet taki zegarek korzysta z łączności Bluetooth. A to nic innego jak radiowa komunikacja z telefonem czy innym urządzeniem. I to także jest dla nas problem. Dlatego tu na miejscu staramy się ograniczyć emisje radiowe do minimum. W ostatnim czasie rosnącym problemem stają się satelity i komunikacja satelitarna. Wszyscy słyszeli zapewne o konstelacjach satelitów złożonych z tysięcy takich urządzeń. Wszystkie one emitują fale radiowe w sposób zamierzony lub niezamierzony. To wpływa na nasze pomiary.
Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym zjawiskiem. Wielkie konstelacje satelitów są budowane z myślą o komunikacji w odludnych rejonach. My stawiamy w takich miejscach radioteleskopy właśnie po to, aby uciec od transmisji komunikacyjnych. To niezwykle trudna sytuacja. Staramy się wypracować wspólne rozwiązanie z przemysłem satelitarnym, aby jakoś koegzystować. Unikatowe możliwości radioteleskopu w Effelsbergu przyczyniły się do wielu przełomowych odkryć. Ogromna antena powstała zaledwie kilka lat po odnalezieniu obiektów, jakie zafascynowały radioastronomów na całym świecie – pulsarów. To niezwykle zwarte gwiazdy neutronowe. Obracając się z ogromną prędkością, emitują regularne impulsy radiowe. Pulsary to jednak bardzo słabe radioźródła. Ogromny radioteleskop w Effelsbergu okazał się zatem znakomitym narzędziem do ich badań. Obserwacje takich niezwykłych gwiazd prowadził tu m.in. profesor Aleksander Wolszczan, polski radioastronom, który zasłynął później jako odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych krążących wokół pulsara. Obecnie radioteleskop w Effelsbergu jest częścią europejskiej sieci pulsarowej. Wieloletnie obserwacje tych obiektów dostarczają informacji nie tylko na temat ich samych. Pulsary to są gwiazdy neutronowe, które emitują dość wąską wiązkę promieniowania elektromagnetycznego we frekwencji radiowej. Ponieważ się obracają, to działają jak latarnie morskie. Co pewien czas będą w kierunku Ziemi wysyłały wiązkę światła, więc widzimy pulsy, które powtarzają się w pewnym okresie. Kiedy obserwujemy pulsary, to obserwujemy właśnie te pulsy i chcemy mierzyć dokładnie, kiedy one dochodzą do Ziemi. Chodzi tu o to, że obserwujemy właśnie te pulsacje, czasy, kiedy pulsy z jednego pulsara docierają do nas. Jesteśmy w stanie to zmierzyć niewiarygodnie dokładnie. Jest to interesujące właśnie z tego powodu, bo jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to, kiedy taki puls do nas dociera. Oczywiście sam pulsar ma jakiś okres, czyli powiedzmy co jedną sekundę wysyła puls, ale możemy zmierzyć, że taki puls na przykład dociera do nas za późno. Jeżeli dociera do nas za późno, znaczy to, że jakiś efekt, jakiś fenomen, coś w przestrzeni międzygwiezdnej albo w samym pulsarze zmieniło się i spowodowało, że ten puls jest opóźniony. Na przykład może to być efekt spowodowany przez cząsteczki w przestrzeni międzygwiezdnej, które są w stanie opóźnić taki sygnał. Może to być też spowodowane przez to, że pulsar nie jest samotny, ale jest w systemie binarnym, w systemie podwójnym z inną gwiazdą, która jest w stanie też spowodować, że taki puls przyjdzie do nas za późno. Poprzez bardzo precyzyjny pomiar tych pulsów jesteśmy w stanie powiedzieć coś o tym, co spowodowało, że są za późno lub za wcześnie. Teleskop Effelsberg jest dobry do obserwacji pulsarów, ponieważ ma po prostu duże pole widzenia. To jest duży teleskop, można nim sterować i jest w ten sposób bardzo dobry do obserwacji pulsarów, bo kiedy obserwujemy pulsary, chcemy tak naprawdę po prostu zebrać jak najwięcej światła się da. Są teleskopy, które są większe niż Effelsberg, ale to są teleskopy, którymi nie da się poruszać. Takie teleskopy są wbudowane w ziemię, więc mają bardzo ograniczone pole widzenia. Teleskop w Effelsbergu jest bardzo duży tak naprawdę, jaki się da zbudować, ale jeszcze na tyle mały, żeby dało się nim efektywnie poruszać i sterować. W ten sposób jesteśmy w stanie zbierać duże ilości promieniowania, ale jednocześnie jesteśmy też w stanie patrzeć się w wiele kierunków naraz i jesteśmy w stanie patrzeć się na jeden pulsar przez długi czas. Ponieważ Ziemia się rusza, wiadomo, kręci się, taki pulsar trzeba cały czas śledzić podczas tego, jak porusza się po niebie. Dlatego taki teleskop jak Effelsberg, który jest w stanie właśnie śledzić pulsary, jest bardzo dobry do obserwacji. W ostatnich latach obserwacje europejskiej sieci pulsarowej przyczyniły się do zdumiewającego odkrycia. Analiza opóźnień sygnałów docierających do nas od pulsarów rozrzuconych po drodze mlecznej ujawniła istnienie tła fal grawitacyjnych, zakrzywienia czasoprzestrzeni przenikającego całą galaktykę. Możemy użyć pomiarów pulsarów, żeby studiować właśnie fizykę fundamentalną. Najbardziej
zaawansowaną metodą, w jakiej mierzymy właśnie i testujemy teorię względności, jest tak zwana sieć pulsarowa, gdzie patrzymy się na wiele pulsarów naraz. W europejskiej sieci pulsarowej używamy 25 pulsarów, które niektóre z nich obserwujemy już od 25, chyba 28 nawet lat. Kiedy obserwujemy tak wiele pulsarów naraz i bardzo precyzyjnie oceniamy, kiedy do nas dochodzą pojedyncze pulsy, jesteśmy w stanie mierzyć tak zwane tło grawitacyjne. To są fale grawitacyjne, czyli jakby to powiedzieć zmarszczki w czasoprzestrzeni, które ją trochę odkształcają, które zmieniają właśnie te czasy, w którym do nas te pulsy docierają. Poprzez obserwację wielu pulsarów naraz jesteśmy w stanie zmierzyć i zbadać dokładnie, jak wygląda tło grawitacyjne. A kiedy wiemy, jak wygląda i wiemy, jak się zachowuje, jesteśmy w stanie porównać nasze dane do różnych teorii, które opisują, jak to tło powstaje. Na przykład jedna z teorii, najbardziej popularna, mówi, że to tło jest produkowane przez czarne dziury, które są w systemach binarnych i orbitują wokół siebie, powoli wysyłając fale grawitacyjne. Badania pulsarów to nie jedyna dziedzina, w której zasłużył się radioteleskop w Effelsbergu. Gigantyczna antena pozwoliła m.in. na dokładne pomiary polaryzacji promieniowania radiowego Drogi Mlecznej. Fale elektromagnetyczne mogą ulegać swego rodzaju uporządkowaniu, na przykład pod wpływem ośrodka, przez który przechodzą. Drgają wtedy tylko w jednej wybranej płaszczyźnie. Właśnie na tym polega polaryzacja. Zjawisko to może dostarczyć wielu informacji o tym, co znajduje się pomiędzy źródłem fal radiowych a Ziemią. Zespół kierowany przez profesora Wielebińskiego sporządził mapy polaryzacji naszej galaktyki, świadczące o istotnej roli pól magnetycznych w powstawaniu galaktycznej emisji radiowej. Jak się patrzy na te stare anteny, któreśmy mieli, zawsze były druty w tym kierunku, tak? To była jedna polaryzacja. I teraz jak fala spada z inną polaryzacją, to w ten czas można zmienić, dowiedzieć się, co to znaczy. Dlatego, że ta polaryzacja w przechód przez też obłoki z falami magnetycznymi zmieniają kierunek, tak? Czyli, że można nie tylko widzieć, ale widzieć, co się tam po drodze dzieje, tak? To jest bardzo, bardzo ważna możliwość, którą myśmy tutaj bardzo często używali. To jest właściwie chęć rozumienia wszechświata. I to znaczy, że my tutaj zaczynamy blisko naszej Ziemi, idziemy dalej w naszym systemie słonecznym. Później możemy iść do Mlecznej Drogi i później idzie dalej, dlatego że znowu te różne takie źródła, bardzo odległe galaktyki radiowe, też wysyłają fale radiowe w polaryzacji. I ta polaryzacja daje nam znowu też informacje o tym, co się na tej drodze od tej galaktyki, co wysyła te źródła, te fale do nas, co się tam dzieje. Czyli to jest możliwość kartografii całej przestrzeni od nas do najdalszych galaktyk, które możemy obserwować. Pomiary fal radiowych przy pomocy Wielkiego Radioteleskopu dostarczają także informacji o miejscach inaczej niedostępnych. Doktor Agata Karska prowadzi w Effelsbergu badania pozwalające zajrzeć do wnętrza obłoków gwiazdotwórczych, odkrywając tajemnice chemii towarzyszącej narodzinom gwiazd i planet. Moje zainteresowania badawcze dotyczą obszarów powstawania gwiazd i jak się okazuje, teleskop taki jak Effelsberg nadal może bardzo dużo nam pomóc w zrozumieniu procesu formowania gwiazd w naszej galaktyce, jak i w innych galaktykach. Ja konkretnie zajmuję się aktualnie przeglądem takim bardzo szeroko zakrojonym zewnętrznych obszarów naszej własnej galaktyki, Drogi Mlecznej. Effelsberg konkretnie wykorzystuje do obserwacji amoniaku. Jest to bardzo ciekawa molekuła, która ma właśnie przejścia, czyli tak zwane linie widmowe, widoczne na falach centymetrowych. I ten amoniak służy do tego, żeby przede wszystkim zbadać, jaka jest gęstość obłoków molekularnych, w których go obserwujemy.
To, co wykonuję tutaj w BOM, to jest z jednej strony przegląd dużych obszarów nieba przy użyciu teleskopu APEX w Chile w liniach CO, czyli tlenku węgla, a potem takie obszary, które wydają się najgęstsze na podstawie tych wstępnych obserwacji, typujemy do obserwacji właśnie przy użyciu radioteleskopu Effersberg. Nawet największy radioteleskop nie wszystko jest w stanie zrobić w pojedynkę. To dlatego ośrodek w Effelsbergu jest także częścią europejskiej sieci interferometrii wielkobazowej. Sygnał z anten rozrzuconych po całym kontynencie jest w niej łączony tak, by pracowały jak jeden gigantyczny radioteleskop o rozmiarach równych odległości między nimi. 100-metrowa czasza w Effelsbergu odgrywa tu kluczową rolę. Połączenie wielu anten pozwala na zwiększenie zdolności rozdzielczej, czyli dostrzeganie większej liczby szczegółów. Czułość całego systemu, czyli to, jak słabe źródła radiowe są w stanie dostrzec, zależy jednak od największego z jego elementów. W ostatnim czasie ten teleskop jest bardzo ważnym częścią systemu VLBI, obserwacji interferometrii przez wiele, wiele pojedynczych anten na całym świecie. Przez swoją wielkość jest bardzo, bardzo ważną częścią tych połączeń teleskopów, dlatego że największy teleskop jest standard, tak? Te inne, mniejsze się dołączają do tego, ale właściwie w czułości wszystko zależy od tego jednego dużego teleskopu. Radioteleskop w Effelsbergu przez długi czas nie miał sobie równych. Dopiero w roku 2000 uruchomiono instrument o ruchomej czaszy nieznacznie większych rozmiarów – radioteleskop w amerykańskim obserwatorium Green Bank. Te monumentalne przyrządy stanowią unikatowe narzędzie badawcze, pozwalając na odkrywanie tajemnic wszechświata zapisanych w sygnałach radiowych. Czy takie wielkie radioteleskopy mają przyszłość? Dziś badacze stawiają w końcu raczej na rozwój sieci złożonej z dużej liczby mniejszych instrumentów. Wiele kosmicznych radioźródeł nadal wymaga jednak czułości, jaką mogą zapewnić tylko potężne anteny, takie jak radioteleskop w Effelsbergu. Bardzo się cieszę, że z tego niezwykłego instrumentu korzystają także naukowcy z Polski i czekam z niecierpliwością na kolejne odkrycia. To było Astronarium. Jak zwykle dziękuję za uwagę i do zobaczenia.